Jeśli doskwiera Państwu stres, zmęczenie i ogólnie brak sił witalnych, to proszę wiedzieć, że są sposoby, aby sobie nieco podładować swoje bateryjki. Mam tu na myśli dodać sobie energii, zmniejszyć uczucie zmęczenia, a także złagodzić odczuwanie stresu. A sposobem tym są wybrane rośliny zielarskie, a mówiąc konkretnie adaptogeny. I teraz omówię kilka takich ziół, w tym jak je stosować. Na wstępie dwa słowa, czym są adaptogeny. Otóż są to substancje naturalnego pochodzenia czy ogólnie surowce roślinne, które pomagają naszemu organizmowi zaadoptować się do zmieniających się trudnych warunków środowiskowych. Mam tu na myśli ich pomoc w przystosowaniu się naszego ciała do sytuacji stresowych, czy też pomoc w przezwyciężeniu przewlekłego zmęczenia i wyczerpania. I teraz podam Państwu kilka takich cennych roślin, które wzmocnią organizm w okresie wzmożonego obciążenia psychicznego, wysiłku umysłowego i fizycznego. Pozwolę sobie zacząć od mojej ulubionej rośliny zielarskiej, którą sam okresowo stosuję, a jest nią różeniec górski, którego nazwa łacińska to Rhodiola rosea. Zioło to możemy spotkać również pod nazwą arktyczny korzeń. Dla osób zainteresowanych powiem, że jej właściwości zdrowotne wynikają z obecności kilku ważnych składników biologicznie aktywnych, takich jak rosawina, radiolina, rozaryna i salidrozyt. W mojej ocenie różeniec górski to doskonały surowiec na złagodzenie napięcia psychicznego i zmniejszenie uczucia zmęczenia. Zresztą to nie tylko moje zdanie, ponieważ takie właściwości zostały potwierdzone w literaturze. Dla przykładu, w obszernej pracy z 2012 roku możemy przeczytać, że aktualne dowody naukowe wskazują, że zioło to łagodzi objawy zmęczenia psychicznego i zwiększa wydolność fizyczną. Również i późniejsze badania potwierdziły, że różeniec górski może być skutecznym środkiem dla osób, które zmagają się z długotrwałym, przewlekłym zmęczeniem. Przy okazji też wspomnę, że dysponujemy dowodami, które pokazują, że stosowanie preparatów na bazie różańca górskiego nie tylko wywiera efekt przeciwzmęczeniowy, ale również zwiększa sprawność umysłową, w tym podnosi zdolność koncentracji. Ten fakt mogą wykorzystać np. osoby, które w danym okresie poddawane są wzmożonemu wysiłkowi intelektualnemu. Mowa tu m.in. o przygotowaniach do egzaminu czy pracy zawodowej wymagającej dużego skupienia. Dzięki różańcowi można pracować wydajniej przez dłuższy czas i to pomimo występującego zmęczenia. W tym miejscu jeszcze dodam, że w literaturze fachowej znajdziemy też szereg doświadczeń, które dowodzą, że różaniec górski wręcz wspomaga uczenie się, a także poprawia pamięć. Różaniec górski będzie też dobrym rozwiązaniem dla osób, które ćwiczą lub wykonują pracę fizyczną. Otóż w jednej z najnowszych prac z 2022 roku jej autorzy potwierdzili, że stosowanie tej rośliny zmniejsza ból i uszkodzenie mięśni spowodowane właśnie wysiłkiem fizycznym. Stąd również i w takim aspekcie fizycznym, a nie tylko psychicznym, różeniec górski łagodzi ogólnie pojęte uczucie zmęczenia i wspomaga regenerację ciała. Można więc jednoznacznie stwierdzić, że różeniec górski poprawia sprawność umysłową, zmniejsza napięcie psychiczne i podnosi wydolność fizyczną. Przy okazji dodam, że roślina ta jest bardzo bezpieczna i nie powoduje istotnych skutków ubocznych. Choć muszę zaznaczyć, że niektórzy eksperci zalecają, aby nie stosować różańca górskiego na wieczór, ponieważ u niektórych osób może zakłócać sen lub wywoływać żywe sny. Z kolei jeśli będziemy stosowali go w zbyt dużych ilościach, to może przynieść on efekt odwrotny od zamierzonego, czyli może pojawić się niepokój, problemy z koncentracją, a także nadmierne pobudzenie. Jeśli zaś chodzi o stosowanie różańca górskiego, to mamy kilka rozwiązań. Jednym z nich jest sporządzenie naparu poprzez zalanie jednej łyżki rozdrobnionego korzenia jedną szklanką wrzącej wody i naparzanie całości przez 15 minut. Tu jednak zaznaczę, że według niektórych źródeł najlepiej pozostawić napar na około 4 godziny. Następnie napar przecedzamy i spożywamy podzielony na 2 porcje w ciągu dnia. Innym rozwiązaniem jest sięgnięcie po ekstrakt w formie kapsułek. Zwykle stosuje się go w ilości od około 200 do 700 mg dziennie. Przy czym preparaty na bazie różańca górskiego, jak zresztą innych roślin zielarskich, najlepiej stosować okresowo, np. przez 1 do 3 miesięcy, po czym dobrze jest zrobić sobie przerwę. Pomocnym wsparciem dla osób poddanych działaniu czynników stresotwórczych i osób zmagających się z ciągłym uczuciem zmęczenia jest też żeń-szeń koreański. W 3 najświeższych pracach z 2022 i 2023 roku możemy przeczytać wprost, że roślina ta zmniejsza zmęczenie. Przy czym warto wspomnieć, że efekt ten dotyczy nie tylko osób zmęczonych codziennym życiem, ale również osób, których zmęczenie wynika z przewlekłych chorób. Do korzyści zdrowotnych ze stosowania rzęszenia należy zaliczyć też to, że poprawia on funkcje poznawcze i może spowalniać ich spadek, który następuje wraz z wiekiem. Przy czym, żeby odnieść taki efekt, żeń-szeń należy stosować przez długi czas. Mam tu na myśli pół roku do nawet kilku lat. Jednocześnie warto wspomnieć o tym, że żeń-szeń wykazuje o wiele szerszy, korzystny wpływ na nasz organizm. Dla przykładu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pomaga on obniżyć ciśnienie krwi. Analiza 9 badań naukowych dowiodła, że stosując tę roślinę można spodziewać się obniżenia skurczowego ciśnienia nawet aż o 6,5 mm supertęci, zaś rozkurczowego o nieco ponad 5 jednostek. Do tego żeń-szeń działa przeciwzapalnie i poprawia zdrowie wątroby u osób ze stłuszczeniem tego narządu. Z żęszenia możemy sporządzić sobie odwar. W tym celu należy rozdrobnić korzeń i zalać jego 2 łyżeczki jedną szklanką wrzątku, po czym gotuje się go przez 15 minut. Po tym czasie odwar możemy przecedzić lub spożyć go wraz z osadem. Stosujemy go w ilości 1 szklanka raz lub 2 razy dziennie, najlepiej w pierwszej połowie dnia. Na dzisiejszej liście nie mogło zabraknąć też ashwagandy, czyli witani ospałej, nazywanej też żęszeniem indyjskim. Ta roślina będzie szczególnie przydatna osobom, które zmagają się z przewlekłym stresem. W 2022 roku została opublikowana analiza kilkunastu badań randomizowanych, która potwierdziła, że stosowanie ashwagandy przez osoby narażone na stres pozwala złagodzić napięcie psychiczne i zmniejszyć lęki, w tym przyczynia się do obniżenia poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu. W jednym z doświadczeń fachowcy zauważyli też, że ashwagandha spowodowała poprawę samopoczucia studentów, wzmocniła u nich siły witalne, a także zwiększyła jasność umysłu. Ogólnie można powiedzieć, że ashwagandha zwiększa naszą odporność właśnie na sytuacje stresowe. Przy okazji jako ciekawostkę powiem, że badacze udowodnili, że za sprawą łagodzenia stresu ashwagandha może zwiększyć płodność mężczyzn, w tym poprawia jakość nasienia. I co więcej, jej spożywanie spowodowało wzrost poziomu testosteronu u badanych mężczyzn. Wśród korzyści zdrowotnych ze stosowania ashwagandy możemy zaliczyć też to, że pomaga ona utrzymać uwagę i zwiększa pamięć krótkotrwałą oraz pamięć roboczą. Do tego ashwaganda wydaje się być dobrym wsparciem dla osób, które mają problemy ze snem. A mianowicie literatura fachowa dowodzi, że roślina ta poprawia jakość naszego snu. Warto wspomnieć też o tym, że spożywanie ashwagandy zmniejsza uczucie zmęczenia fizycznego i przyspiesza regenerację ciała. Naukowcy sugerują, że takie działanie może wynikać z silnych właściwości przeciwutleniających tej rośliny. Podobnie jak to było w przypadku żęszenia, tak również ashwagandę możemy stosować w postaci odwaru. Aby go sporządzić, należy zalać 2 łyżki korzenia jedną szklanką wody, a następnie całość doprowadzić do wrzenia i gotować pod przykryciem przez około 5 minut. Taki odwar można stosować w ilości 1 do 2 szklanek dziennie. Ashwagandę możemy też spożywać w formie sproszkowanej. Wówczas stosujemy około 6 g na dobę. Taką sproszkowaną ashwagandę można dodać np. do jogurtu, koktajlu czy soku owocowego. Dla osób zmagających się z problemami z pamięcią i koncentracją, a także dla osób poddanych wzmożonej pracy umysłowej, pewnym wsparciem może być też bakopa, inaczej brahmi. Bakopa to roślina pochodząca z Azji, która jest szeroko stosowana w ajurwedzie, czyli w tradycyjnej medycynie indyjskiej. Literatura naukowa dowodzi, że bakopa poprawia naszą uwagę i szybkość przetwarzania informacji. Dodatkowo warto wspomnieć też o tym, że bakopa wzmacnia funkcje poznawcze, w tym pamięć u osób starszych. A jest to istotny fakt, ponieważ jak wiadomo, wraz z wiekiem dochodzi do osłabienia naszych zdolności umysłowych. Brahmi, inaczej bakopę, możemy stosować na kilka sposobów. Jednym z nich jest przygotowanie naparu poprzez zalanie 2 łyżeczek ziela jedną szklanką wrzątku i zaparzanie całości pod przykryciem przez 10 minut. Taki napar spożywa się zwykle 2 do 3 razy dziennie. Brahmi możemy też spożywać w postaci wodnej zawiesiny, łącząc około pół łyżeczki ziela z gorącą wodą. Taką zawiesinę wraz z zielem spożywamy tuż po ostudzeniu. Bakopę najlepiej stosować w trakcie posiłku lub tuż po nim. Przy okazji też powiem, że zioło to może powodować pewne skutki boczne, zwykle w postaci nudności, przyspieszonej pracy jelit czy wzmożonego działania wyciszającego. W temacie adaptogenów trochę uwagi warto poświęcić też rozmarynowi. Eksperymenty in vitro i doświadczenia wykonane na zwierzętach pokazały, że rozmaryn i obecny w nim kwas rozmarynowy działają antydepresyjnie i neuroprotekcyjnie, a także, że wspomagają uczenie się oraz pamięć i rzeczywiście coś w tym jest. A mianowicie trafiłem na badanie naukowe z udziałem mężczyzn z 2020 roku, które dowiodło, że stosowanie rozmarynu zwiększa naszą energię umysłową. Mam tu na myśli to, że roślina ta sprzyja zwiększeniu wydajności pracy i motywacji do wykonywania zadań. Co więcej, w innym z doświadczeń jego autorzy zauważyli, że spożywanie rozmarynu poprawiło pamięć, zwiększyło jakość snu, a także zmniejszyło uczucie lęku oraz objawy depresyjne u badanych studentów. Z suszonych liści rozmarynu możemy przygotować napar poprzez zalanie jednej łyżeczki liści jedną szklanką wrzącej wody i naparzanie całości przez około 15 minut. W tym miejscu chciałbym zaprosić Państwa do zapisania się na mój darmowy newsletter o zdrowiu, który nazwałem Porannym Dziennikiem Zdrowia. A poranny dlatego, że piszę go i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Dziennik jest uzupełnieniem mojego kanału YouTube. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.doktorbartek.pl/dziennik. Kolejną rośliną zielarską, którą warto się zainteresować, jest chmiel zwyczajny. Doktor Ożarowski, polski wybitny znawca fitoterapii, wskazuje, że preparaty na bazie chmielu są skutecznym środkiem uspokajającym w stanach zmęczenia i wyczerpania nerwowego. Co więcej, chmiel zwyczajny ma działanie nasenne i łagodzi problemy z zasypianiem na tle nerwowym. Takie działanie potwierdzają oczywiście badania naukowe. Dla przykładu badacze zauważyli, że stosowanie ekstraktu z szyszki chmielu w ilości, jaka występuje powszechnie w piwach bezalkoholowych, działa uspokajająco i pomaga w zasypianiu. Z kolei zespół naukowców z Grecji odnotował, że regularne stosowanie wyciągu z chmielu przez zdrowe osoby dorosłe przyczyniło się do złagodzenia objawów depresyjnych, a także do zmniejszenia odczuwania stresu i lęku. Przy okazji dodam, że szyszki chmielu są też pomocne w przypadku zaburzeń trawiennych i pomagają złagodzić objawy takie jak wzdęcia, odbijanie i ból brzucha. Doktor Różański, czyli uznany propagator ziołolecznictwa, jako formę stosowania szyszek chmielu zaleca sporządzenie z nich naparu. W tym celu zalewa się 2 łyżki surowca jedną szklanką wrzącej wody i naparza pod przykryciem przez pół godziny. Po tym czasie napar należy przecedzić. Zwykle stosuje się go 2 razy dziennie po około 200 ml, czyli w przybliżeniu są to łącznie 2 szklanki. Gdy mowa o działaniu uspokajającym i wyciszającym, to nie sposób nie powiedzieć też 2 słów o melisie. Jedna z najnowszych prac, która została opublikowana w 2021 roku, dowodzi wprost, że stosowanie melisy łagodzi lęki i zmniejsza objawy depresyjne. Ponadto w literaturze naukowej znajdziemy kilka badań, które wskazują, że melisa redukuje odczuwanie stresu, a także pomaga zwalczyć bezsenność. Zdaniem fitoterapeutów, melisa działa szczególnie efektownie w przypadku osób starszych. Poszukując informacji dotyczących właściwości zdrowotnych melisy, natrafiłem na najnowsze badanie randomizowane, którego wyniki zostały opublikowane w 2023 roku i z którego to możemy się dowiedzieć, że melisa zapobiega spadkowi funkcji poznawczych postępujących wraz z wiekiem. Można więc powiedzieć, że roślina ta w pewnym stopniu zapobiega demencji i podtrzymuje naszą sprawność umysłową. Myślę, że przy okazji warto wiedzieć też o tym, że melisa ma potwierdzone działanie hipotensyjne, czyli obniżające ciśnienie krwi. Taki efekt został udokumentowany w kilku pracach naukowych. W jednej z nich eksperci zauważyli, że po stosowaniu melisy trwającym 3 miesiące doszło do redukcji skurczowego ciśnienia krwi ze 145 mm supertęci do aż 133 jednostek. Z kolei w przypadku rozkurczowego ciśnienia badacze odnotowali spadek z 93 jednostek do 84. Wobec tych informacji można powiedzieć, że melisa jest cennym składnikiem wspomagającym leczenie nadciśnienia tętniczego. Z liści melisy sporządzamy napar poprzez zalanie 1,5 łyżki liści jedną szklanką wrzącej wody. Całość naparzamy pod przykryciem przez 20 minut. Od siebie dodam, że decydując się na melisę, najlepiej wybierać liście cięte, a nie mielone, ponieważ taki surowiec odznacza się wyższą zawartością dobroczynnego olejku eterycznego. Tutaj wtrącę, że jeśli ktoś z Państwa chciałby przyczynić się do tego, żeby nasza społeczność na tym kanale się rozwijała, to wystarczy, że klikną Państwo przycisk subskrybuj pod filmem, a potem dzwoneczek, który pojawi się obok. Dzięki subskrypcji nie ominą też Państwa inne wartościowe filmy. Z góry serdecznie dziękuję i wracam do tematu. Jeśli brakuje nam energii i dopada nas zmęczenie, to tu ciekawym rozwiązaniem może być tropikalna roślina o nazwie guarana. Można powiedzieć, że jest ona pewnym zamiennikiem dla kawy, ponieważ zawiera wyższe ilości kofeiny. Według literatury nasiona guarany mogą mieć nawet 4-krotnie więcej kofeiny niż ziarna kawy. W efekcie guarana wykazuje działanie psychostymulujące. Dla przykładu badacze zauważyli, że guarana zmniejsza subiektywne odczuwanie zmęczenia po wykonanej aktywności fizycznej. Od razu też dodam, że zdaniem brytyjskich naukowców guarana pozwala również zmniejszyć zmęczenie spowodowane wysiłkiem umysłowym. W innym zaś opracowaniu z 2019 roku możemy przeczytać, że guarana poprawia zdolności poznawcze, takie jak pamięć, a także szybkość czy dokładność wykonywania zadań poznawczych. Wobec tych informacji można powiedzieć, że guarana usprawnia procesy myślowe i wspomaga pracę umysłową. Poza tym znosi uczucie znużenia i zmęczenia, zwiększając tym samym naszą zdolność zarówno do wysiłku fizycznego, jak i wysiłku umysłowego. Tu jeszcze dodam, że z moich obserwacji wynika, że guarana pozostawia nieco dłuższy efekt niż kawa, ale pobudza nieco łagodniej niż ten napój, choć podkreślam, że jest to moja subiektywna opinia. Jeśli zaś chodzi o działania niepożądane związane ze spożyciem guarany, to według literatury fachowej są one bardzo podobne do tych, które mogą pojawić się w wyniku spożycia zbyt dużych ilości kawy. Guaranę stosujemy w postaci proszku jednorazowo w ilości nie większej niż 1 płaska łyżeczka. Przy czym proponuję, aby osoby, które rozpoczynają swoją przygodę z guaraną, zaczęły od mniejszych dawek, czyli np. 1/4 łyżeczki. Sproszkowaną guaranę spożywamy dodając ją np. do wody, soku, koktajlu lub jogurtu. I podkreślam, że z uwagi na zawartą kofeinę, guarany tak samo jak kawy nie powinniśmy spożywać późnym popołudniem i wieczorem, ponieważ w przeciwnym razie możemy mieć trudności z zaśnięciem. Mówiąc o naturalnych środkach pobudzających, warto krótko wspomnieć też o yerba mate. Yerba mate to nic innego jak napar sporządzony z wysuszonych liści i gałązek ostrokrzewu paragwajskiego, czyli rośliny pochodzącej z Ameryki Południowej. Również i yerba mate zawiera w składzie kofeinę, przy czym są to mniejsze ilości niż te występujące w guaranie i kawie. Dodatkowo w tym surowcu znajdziemy trochę teobrominy, która łagodnie pobudza. Jednak teobrominy w yerba mate jest o wiele mniej niż np. w kakao i gorzkiej czekoladzie. Zdaniem propagatorów fitoterapii, w tym np. wspomnianego już dzisiaj doktora Różańskiego, yerba mate działa psychostymulująco. Mam tu na myśli to, że podnosi ona naszą wydolność fizyczną i psychiczną, w tym ułatwia uczenie się oraz zapamiętywanie, a także poprawia nasze samopoczucie. Ogólnie spożywanie yerba mate nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Co więcej dodam, że w opinii osób stosujących taki napar w porównaniu do kawy nie powoduje on rozdrażnienia. A jeśli chcą Państwo posłuchać więcej o yerbie, to odsyłam do filmu na moim kanale, który w całości poświęciłem temu napojowi. Jeśli są Państwo zainteresowani roślinami leczniczymi, które w jeszcze inny sposób mogą usprawnić funkcjonowanie naszego organizmu, to zachęcam również do obejrzenia filmu, który właśnie pojawił się na ekranie. Wystarczy kliknąć na miniaturę, aby przejść do nowego materiału. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.